Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki. Dzisiaj opowiem Wam o kilku książkach, które opowiadają o kobietach. A co najfajniejsze, wszystkie te książki zostały wydane przez jedno wydawnictwo. Akurat tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach, miesiącach sięgałam po wiele książek o kobietach i kiedy przeglądałam przeczytane przeze mnie książki, żeby wybrać jakieś do tego odcinka, okazało się, że kilka z nich wydało jedno wydawnictwo, co mnie bardzo cieszy. Pierwsza z książek, o której dzisiaj Wam opowiem, to książka, którą objęłam patronatem. To jest książka pod patronatem Czytam, bo lubię. Jej tytuł to Ostatnie stadium. Książka norweskiej pisarki, opowiadająca o współczesnej kobiecie, o kobiecie, która jest lekarką pierwszego kontaktu. I w Norwegii taki zawód ma o wiele większe kompetencje niż w Polsce. Elin jest w średnim wieku, od wielu lat wykonuje swój zawód, ale z roku na rok ma coraz mniej cierpliwości do swoich pacjentów. Zauważa coraz więcej wad, coraz bardziej irytują ich żądania, coraz bardziej wkurza ją, kiedy przychodzą do niej hipochondrycy i próbują wymusić na niej zupełnie niepotrzebne badania. I Elin znajduje się w takim okresie swojego życia, kiedy wszystkie te kryzysy zaczynają jej się spiętrzać. Jej dzieci już opuściły dom, mieszka w dużej willi ze swoim mężem, ale tak naprawdę mieszkają zupełnie oddzielnie, ponieważ ona jest bardzo pochłonięta swoją pracą. Natomiast on startuje we wszystkich możliwych konkursach, zawodach narciarskich, a kiedy zawody się nie odbywają, mężczyzna praktycznie każdego dnia ćwiczy poza domem. Elin spędza popołudnia, wieczory samotnie, a raczej w towarzystwie dużej lampki wina, którą też widzimy między innymi na okładce. Jej życie wydaje jej się puste. Jej ideały z młodości wydają się przestarzałe, a Elin staje się coraz bardziej krytyczna w stosunku do innych, ale także w stosunku do swojego życia. I gdy pewnego dnia, przeglądając komórkę, przeglądając Facebooka, wysyła zaproszenie do swojego byłego chłopaka, chłopaka, z którym chodziła będąc nastolatką czy dwudziestolatką, nie wie jeszcze, że to wydarzenie bardzo mocno odmieni jej życie. Moi drodzy, jeżeli lubicie książki z bohaterkami, które mają niewyparzony język, są krytyczne, spostrzegawcze, nie boją się wyrażać swojego zdania, a jednocześnie są krytyczne także w stosunku do siebie i do swojego życia, bardzo Wam polecam Ostatnie stadium. A co najfajniejsze, najlepszą wiadomość zostawiłam na koniec omawiania tej książki, ponieważ wydawnictwo Pauza przekazało mi jeszcze dwa egzemplarze tej książki dodatkowe, które rozdam Wam w rozdaniu na Facebooku oraz na Instagramie. Wszystkie linki są zawsze w podpisie pod filmem, a oprócz książek będę miała dla Was także jeszcze torby, czyli będą zestawy książka plus torba. Rozdanie ruszy dzisiaj po premierze tego filmu. Kolejna książka to książka o matce. Kobieta, która jest bohaterką Niebieskiej Księgi z Nebo, jest młodą matką, ma kilkuletniego synka, sama jest fryzjerką, nie jest nikim ważnym, prowadzi samotne, spokojne życie, nie ugania się za mężczyznami i gdy pewnego dnia wydarza się katastrofa, ogólnoświatowa katastrofa, o której tak naprawdę niewiele wiemy, ponieważ w książce mamy tylko zasygnalizowane, że coś złego się stało. Prawdopodobnie jest to jakaś katastrofa atomowa, być może wojna pomiędzy mocarstwami. I świat, który do tej pory znaliśmy, znika. Ona zostaje sama ze swoim synkiem. Wszyscy w okolicy albo uciekają, ewakuują się, albo spotyka ich śmierć. I ona z tym ze swoim synkiem pozostaje w domku, który zajmują i starają się nadal żyć. Ta kobieta jest nauczycielką. Ona uczy swojego syna
po pierwsze, przetrwania w tym nowym świecie, gdzie nic nie jest dostępne od ręki, gdzie wszystko trzeba sobie zdobywać, o wszystko trzeba walczyć, ale także uczy go świata takiego, jaki zapamiętała. Świata, który znamy. Chłopiec na przykład nie pamięta już, że może być energia elektryczna w domu. On nie wie, że można iść do sklepu i coś kupić za pieniądze. Więc ona tłumaczy mu świat miniony, ale także przystosowuje go, uczy go do życia w świecie takim, jaki teraz jest. To jest także książka o tym, jak zachować język, ponieważ rzecz dzieje się na terenie Walii. I jak wiemy, na terenie Walii język walijski jest nauczany w szkole jako język dodatkowy. Dzieci się jego uczą, ale tak naprawdę bardzo niewiele osób się nim posługuje. I kiedy właśnie wydarza się ta katastrofa, bohaterka tej książki jedzie do biblioteki i przywozi sobie do swojego domku wszystkie książki, jakie znajduje właśnie w języku walijskim. I w tym języku uczy swojego syna czytać, w tym języku ze sobą rozmawiają. Ona robi to zupełnie podświadomie, ponieważ nie uświadamia sobie tego, że w ten sposób ocala coś, co być może czeka całkowita zagłada. Bardzo piękna książka, która stawia wiele pytań, na przykład o to, czy chcielibyśmy po takiej katastrofie powrócić do takiego świata, jaki teraz znamy. Czy on nam jest potrzebny? Bardzo Wam polecam. To jest krótka książka, tak naprawdę na jeden wieczór czytania, ale na kilka wieczorów rozmyślania. Teraz mamy powieść o zmierzchu, Teresę Baumann. To jest książka tej autorki, która w Polsce ukazała się jako pierwsza. Ona opowiada o profesorce, która wykłada historię sztuki na uniwersytecie. Jest bardzo dumna ze swojego stanowiska, wie, że osiągnęła wszystko swoją ciężką pracą. Nikt jej nie protegował, nie zdobyła swojego stanowiska przez łóżko na przykład. I jest dumna z tego, co robi. Natomiast jej życie prywatne zmieniło się w katastrofę. Ona była w bardzo długoletnim związku z mężczyzną, z którym nie miała dzieci, nie mieli ślubu, ale byli w związku partnerskim, natomiast wszystko między nimi się wypaliło. I postanowiła od niego odejść. Teraz mieszka w mieszkaniu, które jest poniżej jej standardów i próbuje sobie jakoś na nowo ułożyć życie. Natomiast jest już w takim wieku, że trudno jej znaleźć mężczyznę, na pewno musi się już pożegnać z myślą o macierzyństwie i nie wie za bardzo, co ze sobą zrobić. Stoi w takim rozkroku. I ten jej marazm przerywa pojawienie się doktoranta, który pisze u niej pracę. I ten mężczyzna wprowadza w jej życie taki powiew świeżości. Natomiast to spotkanie z nim będzie bardzo brzemienne w skutki. Bardzo ciekawa książka, pokazująca nasz współczesny świat, nasze pragnienia, nasze życie, które być może nie potoczyło się w takim kierunku, w jakim byśmy się spodziewali. I też życie pełne rozczarowań i goryczy. Ta sama autorka napisała książkę, której bohaterką jest dużo młodsza dziewczyna. Dziewczyna, której nie do końca poszło na studiach i która obecnie pracuje dorywczo w szpitalu, w stołówce szpitalnej. Ta książka nazywa się Ta druga. I jak sam tytuł zapewne już Wam sugeruje, tak opowiada o kochance. Nienazwana z imienia bohaterka tej książki upatruje sobie wśród klientów stołówki szpitalnej jednego z lekarzy. I generalnie stara się, żeby on ją również zauważył i to jej się udaje. Nawiązują ze sobą romans. Natomiast dzieli ich absolutnie wszystko. On jest dobrze sytuowany, ma żonę, ma rodzinę, ma piękny dom. Ona klepie biedę, pracuje tylko na zastępstwo, nawet nie ma etatu, na studiach jej nie poszło, nie spełniła swojego największego marzenia, którym jest napisanie książki. Ale ten romans jakoś się
toczy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak toczą się losy tej bohaterki i jak skończy się, jak rozwiąże się ta sytuacja romansowa, bardzo Wam polecam. Natomiast ostrzegam, że nie jest to książka, która jest typowym romansem. Absolutnie nie. To jest książka pokazująca społeczeństwo. Pokazująca to, jak czasami bardzo się potrafimy różnić. I ostatnia książka tej samej autorki ma tytuł Utonęła. I też opowiada o kobietach. Tutaj mamy dwie siostry. Jedna z nich jest młodą studentką, której tam nie do końca wyszło w związku i wybiera się na wakacje do swojej starszej siostry, która zamieszkała w położonym na takim odludziu domku wraz ze swoim nowym partnerem. I ta studentka, ona nazywa się Marina, przybywa tam na wakacje i po raz pierwszy zobaczy i dom, i tego nowego partnera, którym od samego początku jest mocno zafascynowana, ponieważ chłopak jej starszej siostry jest znanym i uznanym pisarzem. Więc bardzo jej to imponuje, bardzo imponuje jej ta postać. Jest to książka bardzo niepokojąca, bardzo drażniąca podczas czytania, ponieważ przez cały czas domyślamy się, że stanie się coś nieprzyjemnego. Tylko bardzo długo nie wiemy, kogo te nieprzyjemności będą czekały. Czy siostrę młodszą, czy też siostrę starszą. To książka o unikaniu odpowiedzialności za swoje czyny. To także książka o zaślepieniu, o zahipnotyzowaniu się kimś innym i niedostrzeganiu wszelkich znaków, które pokazują nam, żeby w tę stronę nie iść. Bardzo, bardzo poruszająca. I gdybyście zapytali mnie, którą z trzech książek Teresę Bonham najbardziej polecam, to uważam, że Utonęła jest książką najlepszą. Na drugim miejscu postawiłabym książkę pod tytułem Ta druga i na trzecim miejscu książkę O zmierzchu. Ale jednocześnie zaznaczam, że wszystkie trzy warto przeczytać. No i drodzy, jeżeli zainteresowały Was te treści, mam nadzieję, że rozważycie pozostawienie suba i pozostawienie lajka. Proszę dajcie mi znać, jakie inne ciekawe książki, nieromansowe książki o kobietach polecacie i czy udało mi się namówić Was na przeczytanie którejś z tych pięciu zaprezentowanych dzisiaj książek. Przypominam też o rozdaniu, które ruszy mniej więcej równocześnie z premierą tego filmu na YouTubie. Także zapraszam Was na mój Instagram oraz na mojego Facebooka, które macie podlinkowane w opisie pod filmem. A tymczasem do zobaczenia, do następnego razu. Pa, 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 pa.